Ah, egal, fuck. Czemu się zawiodłeś? Co się stało? Codziennie mają jakieś gry, tak? W sensie gry nie wychodzą codziennie, nie ma codziennie nowych promocji. O, mam chyba jakąś kartę czy coś? Co ja mam? A nowy przedmiot. O, pakiet kart z Candy Machine. To 40 groszy. Pierniczę te 40 groszy. Wolę karty. Tylko mi jednej karty. Dwanaście stron kart. Dobry wynik. Ale w tym takie ma fajny win rate, 25%. Oj, unlucky. Kurwa. Całą rękę sobie wywalił na mnie. Teraz się tego wybronić z jego stołu. Najpierw zaatakuję 1-1, bo się boję, że to jest wyparowanie. Okej,
Jeżeli ma Firebola, to już wygrał. Wow. Takiego zagrania to się nie spodziewałem, żeby dwa razy użył jednej karty. Kurdele. Tak się bawić nie bawimy.
One of. Miałem 10 damage'a. Pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, sorry, 11. No, 11 damage'a, sorry. Tu off. Raczej nie przeżyję, chyba że zostanie kruszonka. No tak, najsłabszy stronnik dostał, pewnie. Mogę zrobić to lepiej. Więcej by mnie healu, ale i tak by mnie nie healu tak mocno, żeby się obronić. I to powinno zamrażać. Kurwa, no lodowy dotyk, no. Czemu to nie zamraża? Może by nie chciał się bawić. Nie chcę. Ja sobie może 12 zrobię. Nie, za honor to nie, raczej bym myślał o 12, o egzaminie zawodowym. We wtorek piszę. A nie potrafię kurde jak nic. Nie 12 droga w Szwecji, tylko 12 egzamin chcę. Kto cię zablokował Steam? No to kuźwa, nie używaj kodów, które są niepewne. To, że sobie będziesz wpisywał randomowe kody, nie oznacza tego, że Steam na to pozwoli, żebyś mógł sobie jakąś grę zdobyć. Jak dla mnie po trzeciej próbie wpisania kodu, po trzeciej nieudanej próbie, automatycznie Steam powinien blokować ci możliwość dodawania gier przez tydzień. Nie, nie uważam, żeby to było surowe. To i tak jest jeszcze łagodne, żeby tylko przez tydzień. Dobrze by było, jakbym na miesiąc blokował.
Ja nie korzystaj z takich stron. Dziękuję, do widzenia, temat pozamiatany. 50 zł się należy za pomoc. No tego już nie mam jak zabić. No dobra, fireballem mogę zabić, ale przyzwij mi bestię później. I przyzwij mi coś takiego. Nie aktywuję sobie agonię, to przynajmniej sobie talię skrócił, bo ja mam 13, on ma 18. Trochę mi się to nie podoba, że mam tak małą talię. Za szybko ją zmniejszyłem. Ojojoj, ale słabiutki. No już nie tak za bardzo. 6-6 trochę mnie bolało. Jeżeli będzie mądry, zabije mi Pyrosa. Jeżeli jest mądry, jeżeli jest głupi, to będzie bił mnie w twarz. Gramy na kretyna. Bo tak to bym go sobie spalił. I bym mnie zabił, nie porobiłbym takiego komba, jak zrobiłem teraz. Nie wiem, czy to można nazwać kombo, ale nie porobiłbym tak. O kurwa. To nieźle. Ja sądziłem, że on będzie miał te statystyki tą trójkę, a nie że... O panie. Łodźcie. No ja raczej kruszonki nie zabiję. No trudno. I tak rangi nie wbiję, to chyba wbiłem 7. Którą ja wbiłem najwyżej w tym sezonie? O, 9 wbiłem. Bardzo dobry wynik. Patrząc na to, że 2 sezony temu wbiłem 4. Tylko że ja nie lubię grać agro śmieciami, no. A obecna meta jest tylko pod agro gówno. Jak tu grać? Z Spitefulens się fajnie grało. Ciul, musieli go znerfić. Yeah.
można być takim debile? O kurwa, gram znowu na tego samego typa, no. Jak to jest zrobione? No what the fuck? Hello again! Doda mnie, czy mi nie doda? Może skojarzy Niki, czy coś? Że gra na tą samą osobę, kuźwa, znowu. Jaka jest, kurde, szansa na to, żeby dwa razy trafić na jedną i tą samą osobę? Zawsze zaklęci TM za 4 w tym deku. Także poszaleję z tą smoczą furią. Użyłem go tylko po to, żeby wyrzucić go i mieć z niego dobór karty. Chcę jak najszybciej Jaina. Im szybciej Jaina, tym większa szansa na wygraną. Im później Jaina, tym mniejsza szansa na wygraną. Dlatego Jaina na startowej ręce jest idealnym doborem. No zarąbiście. Jednego żywioka trzeba mieć zawsze na ręce z racji tego, żeby móc go później użyć jako aktywatora, bo oni tak naprawdę są tutaj tylko jako aktywatorzy. Jest za jeden many, jeden, dwa żywiołak. Jako aktywator. Znowu go! Oczekiwałem Fireballa albo Polimorfi. To współczuję, Grafek. Ciekawe, czy teraz mi to zaatakuje. Co, frajerze? Zamrożony, kurwa. Przepraszam, poniosło mnie. Jestem martwy w następnej, chyba że dostanę portret. No to portret raczej nie jest. Jeszcze mogę dobrać.
Nie, tym takim się nie da wygrać, bo jest za dużo agro gówna. Na pewno sam pył. Ja czekam tylko na moment, kiedy zobaczę tutaj 12 rangę. Nie skam, tylko za 20 zł dostajesz po prostu login i hasło do konta. I nie masz tego na własnym Steamie, a musisz się logować do cudzego Steama, żeby w to pograć. Dużo osób oferuje takie usługi. Ale masz za 20 zł, nie musisz płacić 200, tylko za 20 zł sobie grasz. Co jest fajne, że możesz takiej osobie jeszcze usunąć tą grę z konta. Bo na Steamie można bezproblemowo usuwać gry ludziom z konta. Nie potrzebujesz żadnego potwierdzenia, weryfikacji, nic. Za 10 osobom to już się zwróciło za grę. Tylko jest ryzyko, że ci te osoby mogą usunąć grę z konta. Bo nie potrzebuję żadnego potwierdzenia, żeby usuwać gry. Steam wprowadził sobie taką rzecz. Nie wiem, po co ktoś miałby usuwać konto ze swojego, w sensie gry ze swojego konta. Co trzeba zrobić, grafek? Ale o co ci chodzi z tym Sakura Clicker? No, what the fuck? Nie ogarniam, o co się z tym chodzi, no. Nie miał to jeszcze w bibliotece, bo to jest...
Mówisz o mnie, a 7 innych osób z moich znajomych też w to grało bez problemu. Jeden z dużych streamerów, jeden ze streamerów też większych wiele ode mnie, tak? Bo mający po 300 widzów też w to grał. Mam do takich rzeczy, wolę inne rzeczy. Wolę jakieś upośledzone gry. Nic w to w ogóle nie grałem, ani chwili, ja tylko miałem to dodane do konta. Nic w to nie grałem w ogóle. Już usunąłem. Ani nawet minut, nawet tego nie włączyłem. Żebyś się odwal z tym, ok? Dziękuję. Cześć Kuban. Wiesz może kiedy mamy E12? W sensie o której godzinie? Bo wiem, że we wtorek. Tylko nie wiem o której godzinie mamy E12. Jeszcze raz użyjesz tej karty? Super. Chyba o 11:30 jakoś tak mamy. Chyba, nie jestem pewien. W poniedziałek musiałbym chyba iść do szkoły. Byłem w szkole, tak? Będę musiał chyba iść w poniedziałek, żeby tylko zobaczyć, o której mamy egzamin. Idę zobaczyć, o której mamy egzamin, chyba wracam. Nawet mi na lekcji nie będzie żadnej. Pisem o 10:00. Praktyka 30? O kurwa. To mi się daty pomyliły w ogóle. Czyli pisemny mamy w sobotę? W sensie praktyczny mamy w sobotę? A nie 28 w czwartek? Szkoda, że mamy trochę upośledzoną szkołę i nie wrzuciła tego w żaden sposób na Facebook, w sensie na tego, na stronę szkoły. Dobra, muszę iść w poniedziałek do szkoły i zobaczyć dokładnie kiedy. Wiem, że na pewno 19 mamy teraz, w sensie teraz we wtorek będzie na pewno pisemny. Dobra, to i tak jest już przegrane. Paciul. Zróbmy sobie 12. Jak ustawię talk show, to może być? Dobra, niech będzie coś takiego, zaktualizuj. Co odświeżmy. Zobaczymy, czy zdam. Pozyskiwanie surowców z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, tor. Co to ma z informatyką? Pozyskiwanie surowców z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, to. Recykling, ale co to ma z informatyką wspólnego? Który z interfejsów jest portem równoległym? O Boże Święte. Nie wiem, co to jest w ogóle równoległy. Równoważnym zapisem. No kurde. To trzeba sobie rozpisać. Sz
szalmy w 2 giga. Program typu Firewall nie chroni przed... Sama musi tak za mną lecieć. Informacje na odwiedzonej przez ciebie stronę, pora dnia lub twoja ogólna lokalizacja. A ja nie chcę Galaxy z żadnych Samsungów, ja tylko LG. Jeżeli byście reklamę LG, ok, zaakceptuję. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do... Zarządzanie drukarkami. Chyba. Przed wykonaniem pracy serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać kopię rejestru. Wpisana technologia stosowana w systemach rodzinnych Windows to Boże. Jest to technologia obsługująca automatyczną konfigurację komputera PC i wszystkich zainstalowanych w nim urządzeń. Umożliwia ona rozpoczęcie korzystania z nowego urządzenia, np. karty dźwiękowej lub modemu. Natychmiast po jego zainstalowaniu bez konieczności przeprowadzania plug and play. Z jaką najniższą efektywność? Efektywną częstotliwość kontaktowania mogą współpracować w pamięci DDR2. Ktoś jeszcze tego używa? Obecnie tylko trójki i czwórki. Ja w kompie mam czwórki. Po co mi dwójki? Tego już nigdzie się nie da włożyć. Dobrze, to jest płyta z czasów dinozaurów. Nie wiem, 233 MHz. Nie. Wartość liczby w kodzie 16 wynosi. Normalnie ten sobie tabelkę rozpisał i to zrobił. Ale tej tabelki nie mam. Naukowy. Wy... nie, to będzie programista. Mam, no jest super. No zrobiłbym to, ale potrzebuję kartki i długopisu. I wziąłbym sobie tutaj na boku, obliczył to. Raz, raz, zero, raz. Zero, raz, raz, raz. Tak, 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 tak. D47. Kod 16 to jest od 0 do 9 i potem masz tego A, B, C, D, E, F. Chyba A do F jest. Dokumentacja karty dźwiękowej znajduje się następujące informacje, częstotliwość, produkowanie, nie mam pojęcia, dajmy 16. Dokumentacja technicznej płyty głównej jest zapisane support up to... gówno XP3000 plus procesor. Oznacza on, że płyta gówna obsługuje procesory gówna. Które określenia dotyczące konta użytkowników Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe. W sensie, które określenie dotyczące konta użytkowników Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe. A to jest E13, kurde, nie E12. To jest na administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne naruszenie medium drukującego mogą świadczyć o... Dobrze, nauczyciel nas cały czas o tych mówił, o drukarkach. Mieliśmy fanatyka drukarek nauczyciela, także to powinienem wiedzieć. Czy pani się tu nara? Nie wiem, przedstawiony na rysunku, który występuje przy nazwie urządzenia w menadżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to? Nie działa poprawnie. Nawet jest nieznane urządzenie i tu i no, no nie działa poprawnie. Wzeczki nasączone płynem o właściwościach antyzatycznych są przeznaczone do czyszczenia. Antystatyczny to CRT. CRT-ki się fajnie elektryzują i potem można sobie tak fajnie przejechać. Tak włosy stają mi w ogóle na ręce. Jak się ręką przejeżdża, to tak fajnie, pamiętam. Miałem kiedyś taki fajny i się mocno elektryzował. To było fajne. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zastosować oprogramowanie. Adblock, to raczej nie. Reklamy są bardzo przydatne. To jest na pewno fałszywe i to jest fałszywe. Te dwa są błędne. Bo pojemność jest 1 terabajt, a pamięć cache to są 32 megabajty. Chyba że to jest pamięć cache. Ale nie chciałem się dowiedzieć takich rzeczy, to wchodzę na stronę producenta dysku, szukam odpowiedniego dysku i wiem wszystko na temat dysku. Nie muszę tego rozszyfrowywać sobie w żaden sposób. Nie wiem, to jest chyba poprawne. No to ma coś 300. Serial Attack. Chyba. Włączę dopiero połowę. W systemie Windows wykorzystującym wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję TFS bez utraty zawartych na niej można użyć polecenia Convert. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych należy wykonać defragmentację, ale tylko na HDD-kach. SSD-ki się przez to psują. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczną, logiczną, co? W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła zapisywane są. Nie mam pojęcia, nigdy nie używałem tego gówna, tylko Windows. Użycie komendy perform w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje, nie mam pojęcia, nigdy nie używałem wierszu poleceń. Tego mam interfejs graficzny. Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu? Wykonanie kopii zapasowej. Zwiedzono na rysunku kart oraz tutaj można zainstalować komputer, na którym podzielono co najmniej jeden slot PCI. O, USB. Zużycie urządzenie elektryczne lub elektroniczne, którym zamieszczono jest znak przedstawiony na rysunku należy. Klaster komputerowy to nie mam pojęcia. Like a scene we were acting now.
Wiemy co. Ano nie było. Firewire! Musiałem. Przedkładnik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, by było umożliwić procesami w trybie graficznym? Nie wiem, no pamięć mam co robić, kurde, pamięć RAM. 1 giga. Co za problem to wpisać w internet? Zbyt niska temperatura, bo tu jest coraz lepsza jakość wydruku. DVD? Na pewno odpada to i to. Nie wiem jak wyglądają te, 50 na 50. Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci. SDRAM? Nie rozumiem w ogóle pytania. Zwrotność bez straty kompresji danych jest... Dekompresja, hehehehe, archiwizacja. Liczba dziesiętna, co się dzieje, zostanie zapisana w postaci dwójkowej na... O Boże! Siedmiu? Ośmiu. Tak, bo 255 to jest 8 bitów, wszędzie są jeden. Nie, nie, wszędzie jest jedna jedynka i same zera. A tak, to jest 128. 128 i potem jedynek na samym końcu. Dobrze? Tak, bo to jest 256. To jest na 9 bitach zapisane. Jak nazywa się klucz jest w samym Windows, z którym są zapisywane powiązane typu pliku z obsługi jej aplikacji. Na komputerze program antywirusowy należy zainstalować. Na pewno się da. Chciałbym zobaczyć osobę, która instaluje przed zainstalowaniem systemu operacyjnego antywirusa. Chciałbym to widzieć. Martwy piksel będący wadą monitorów LCD to punkt pozostający niezmienny w kolorze czarnym. Na sama nazwa martwy, nie, to jest martwy piksel, nie czarny. Co robię? Robię egzamin E12, bo za raz, dwa, za trzy dni go piszę. Już osobiście, w sensie już jestem od 25 minut na egzaminie. Kompresor arytmetyczny, którego rola w mikroprocesorze jest wykonywanie czyli na liczbach zmiennoprzecinkowych zastosowanie. Co? Kiedy mi to będzie potrzebne jako informatykowi? Tych rajdów jest od groma. Nigdy nie wiem, który robi. Nie wiem, może dwójka. Nie, dwójki nie zaznaczałem. Przeżyć sprawdzenie wartości napięć zasilaczu. Watomierz. Chyba voltomierz. Kurde, zdałem na spokojnie. 5 pytań jeszcze zdobyła się.
Tylko, że to jest do sprawdzania napięcia w zasilaczu. Serio? Nie chroni przed... Serio? No dobra, ale ja to robiłem na totalnym wywaleniu, tak? Niektóre pytania to po prostu przeklikowałem, bo mi się ich nie chciało czytać, bo były tak długie. Ja tyle pójdę na troszkę, skoro to wszystko jest błędnie. Natychmiast po jego zainstalowaniu, bez konieczności przeprowadzania ręcznie jego konfiguracji. Po tym jednym zdaniu już wiadomo, że to jest plug and play, nie potrzeba całej reszty. O, 533 MHz pracuje DDR2 najniżej. To dobrze. O, 440 000. O, trafiłem. A nazwa logowania nie może mieć tego. Może mieć długość większą niż 100 bajtów. Okej. Okay. Wyczerpanie się tunera. Idzie poprawnie. Do CRT-ków. Antymalware. O kurde, trafiłem. Czyli to 300 to chyba oznacza maksymalną tego szybkość. Ale to jest HDD. HDD, który ma 300 MB na sekundę? Okej. Okay. Defragmentacja dysku. Co? Aby zwolnić miejsce na dysku, to oczyszczenie. No. Ale bez utraty danych. Ale jak? Zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych. No to jak użyjesz oczyszczenia dysku, to go wyczyści, w sensie usunie dane z niego. A defragmentacja, bo układa pliki jak najbliżej siebie, żeby jak najmniej miejsca zajmowały. No według mnie też defragmentacja. Bo bez utraty danych. Gdyby nie było tego, aby zwolnić miejsce na dysku, bez tego jakby było, bez tego co zaznaczyłem, należy wykonać wtedy oczyszczenie dysku, ale tak to defragmentację. Ale okej. O lol, strzeliłem, nie trafiłem. To nie wiem, to jest Linux. Trzeba się cofnąć w czasie i zabić twórcy Linuxa, ale będzie śmiesznie. Tylko Windows, jedyny prawdziwy system będzie istniał. Bo w ogóle żadnych pytań o Maca nie ma. Co mnie dziwi. Większość osób już kuźwa używa Maca w Polsce niż Linuxa. A PCI. 4 porty USB. No, 4 porty USB. Mogli to jeszcze jakoś zwiększyć i dać 8. 8 to jeszcze mi się skusiło na 4. O, co w ogóle. A. Dlatego mówię, nauczyciele, patrzcie się dokładnie na zdjęcia, bo w większości na zdjęciach są odpowiedzi. PCI USB 2. A co z dobra firma, no ale... O, grupa komputerów pracujących tak jak jeden, w sensie jakby był jednym komputerem. O, 1 giga, bo sprawdziłem i wiedziałem. FireWire, to będę wiedział zawsze, że to jest FireWire. Czemu? Nie wiem, ale będę wiedział zawsze, że to jest FireWire. No to można bardzo łatwo stwierdzić po tym, że widać na początku jak wyglądają wydruki. Potem coraz lepszy jest. O, to był DVIA. O, trafiłem SD-RAM. Tu raczej nie byłoby napisane, w sensie... Tu raczej nie jest napisane. A jak jest, to jest za mała czcionka, żeby zobaczyć.
Nie, no ja nie udaję, że się znam, ja po prostu biorę wszystko na logikę, tak? A tutaj zaznaczyłem randomowe, bo są długie odpowiedzi, nie chce mi się czytać. Serio, dekompresja? Czyli dobrze chciałem zaznaczyć, bo chciałem zaznaczyć dekompresję, ale stwierdziłem, no... Skoro mówią o bezstratnej kompresji... A, odwrotnością. Umiejętność czytania. Na wysokim poziomie. Na 8 bitach, no to też bez problemu bym zrobił. Gdybym nie kalkulator, to zrobiłbym. Hotkey user. Z tych kluczy nigdy nie umiałem. I nigdy umieć nie będę. I będę żył. No to też jest na logikę. Też jest na logikę. Martwy piksel. No jak jest martwy, no to raczej nie będzie żółty. Wątpię raczej, że na przykład w tym oto miejscu miał żółtą kropkę. Czy coś. Raczej fioletowy też nie, no szary też nie, bo monitor jak się wyłączy to jest czarny. Więc też byłby czarny. O, procesor arytmetyczny, którego rolą w mikroprocesorze jest wykonywanie obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych, został na schemacie oznaczony cyfrą 2. Okej. Okay. A nie, D. W sensie tu, FPU, okej. Okay. O, RAID 1, dobrze chciałem zaznaczyć. Nie ma to jak niewykonywanie aktualizacji, potem się dziwisz, że ci telefon nie działa i że się psuje cały czas. Dobra, niech się pobiera. O, kamerkę mogę zwrócić. No i jest woltomierz, no i super. Standardowy trik, który się robiło. O, to jest poprawne, czyli mogę dać, że 100 na 40. O. Dziękuję, zdałem na 100% egzamin. Najlepsza sztuczka, jaką można wykonać. Poza jedną osobą w klasie, to raczej nikt tego nie będzie miał. Tylko jedna osoba w klasie będzie miała 100%. Zobaczymy na praktyce. 100%. Pomyłka, 100%. A na praktyce to ja raczej nie znam, bo ja w ogóle Linuxa nie potrafię. Bo nikt w ogóle Linuxa nie uczył u nas w szkole. Nie, to raczej będę wiedział. A właśnie, bo ja sobie muszę jakiegoś tego... Virtual... O, przez V opisano, dobra. Virtual Box. E12 to jest kwalifikacja z montażu komputera i z podstawowym zarządzaniem, informatyczna. Ja to mogę pobrać? Tu Windows? Kurwa, chyba nie. Stop. Chyba to.
Gdzie to się pobiera? Dowland. Nie, to musi być to. No a my musimy wykonać zadania z Windowsa i zadania z Linuxa. Musiałbym mieć wszystko perfekcyjnie w złożeniu komputera i wszystko perfekcyjnie w Windowsie, żeby zdać, bez Linuxa. Niech instaluje. Co mi tam? Ja wyżej walę formata. Tylko że to jest tego, ten ten egzamin E12 to jest ten egzamin już ten taki oficjalny i go każdy ma ten sam. Opad mi spadł, ale dobra. To tylko od PS-a. Od Xboxa leży spokojnie, także... Jeszcze jakiegoś Linuxa muszę pobrać, tylko jakie to są Linuxy? Aktualizacja oprogramowania, dobra, to niech tak na aktualizuje. Jeszcze jeden test sobie walny. F5. Nie, tak będę robił tury. Teraz obecnie chyba i tak są nowe egzaminy zawodowe. Pierwsze klasy mają nowe egzaminy. Obecne pierwsze mają nowe egzaminy. A ja można powiedzieć będę dołączał do obecnej pierwszej. W sensie obecne pierwsze, które idą obecnie teraz do drugiej. To ja będę do takiej klasy dołączał. No super, kabel mi się połamał. Od słuchawek. Zarąbiście, muszę jeszcze nowe słuchawki kupić. Nie dość, że nowy mikrofon, to jeszcze nowe słuchawki. Cała wypłata pójdzie na dwie rzeczy. No, F5. Co jest? Do tworzenia partycji w systemie Windows można użyć przystawki. Chyba disk MGMT, czyli disk management. W drukarce laserowej do utrwalenia wydruku wykorzystuje się... rozgrzane wałki. Nie wiem. Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie całego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować. No w drukarce laserowej do utrwalenia wydruku wykorzystuje się... Zaznaczyłem, nie wiem, rozgrzane wałki. Zobaczymy, co będzie poprawne. Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie ciągłego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować jedynie w sytuacji, gdy podejrzany nie, tylko wtedy, gdy nie działa... Nie, jeden... Systematycznie, na przykład raz w tygodniu. No systematycznie, no to jest odpowiedź taka standardową, którą trzeba. Nikt tego nie robi,
Ale systematycznie raz w tygodniu. Nikt tego nie robi, ale tak. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy, mają uprawnienia odczyt do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje odczytu uprawnień. Chyba. No to bym kurde ustawił jakieś automatycznie, stworzyłbym program, który sam by tego sprawdzał wszystko. Magistrala zakończona, elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczne dla interfejsu. Stata mi odpada. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym zapisane na niesąsiadujących ze sobą klasach zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klasy, należy uruchomić defragmentację. Interfejs USB... O! Na pewno nie to. To odpada, bo 3.0 ma dużą moc obliczeniową, w sensie dużą moc ma. Zerwanie rejestrów procesora odbywa się poprzez... Co? Nie? A to jest dość duża liczba. A no i super. Szesnastkowy. 5-5. A. Nie widzę takiej odpowiedzi. Czynność samokontrolującego komputera po włączeniu zasilania oznacza się skrótem POST. Aby zapisać dane na płycie oznakowanej na rysunku jest potrzebny napęd Blu-ray. 50 giga ma Blu-ray? Serio? Chodzenie pasywne? No telefon się resetuje. To jest mostek południowy. To raczej nie jest procesor, bo procesor jest tu. Chip budowanej karty graficznej. Chyba nie. To nie jest rad... Chociaż?
Nie wiem. Co mi się wydaje odpowiednie? Tylko, że radiator to jest chyba tego, wentylator, prawda? A nie, to jest radiator, dobra. Okej. Serio? Nie ma tak się uczyć podczas wyzywania testu. Hydrokracja i głowy z materiałem eksploatacyjnym jest taśma barwiąca. No to według internetu, jak se kliknę tu, to tak wygląda radiator. Nie wiem, czy to jest dobre odzwierciedlenie. Nie, czyli to jest radiator. Tak wygląda, o radiator. Sprawdziłem sobie tylko jedno pytanie, ale i tak bym zaznaczył na pewno C. Także chciałem po prostu się już tylko od razu upewnić. No dobra, tylko że ja nie... Jedno pytanie tylko sprawdziłem w internecie. Tylko jedno. Żeby się upewnić, bo i tak bym zaznaczył C. Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlony komunikat przedstawiający na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane. Input signal out of range. Out of range. Poza zakresem, tak? Poza wykresem, czy jak to tam się zwie? Nie wiem, jak range przetłumaczyć. Zasięg? Poza zasięgiem, tak? Ten tego? O, to wiem. Do linii papilarnych. Przywrócić ustawienia systemu. Aby przywrócić ustawienia domyślne płyty głównej w przypadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia programu BIOS Setup, należy. Wyciągnąć baterię? Nie pomoże? Ja bym widział tą baterię osobiście. Nie wiem czemu to, ale to. Osobiście wybrałbym wyciągnąć baterię i włożyć, poczekać 5 minut i włożyć nową. Systemy Windows XP do zmiany typu systemów plików na dysku z FATA należy użyć convert. Konieczności plug and play, który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje programy rozpoczynające ładowanie systemu operacyjnego. Mem, heh. Mem, meme. Egzaminy są robione dla debili. No bo szanujmy się, ale takie pytanie? Gdyby tego rysunku nie było, okej. Okay. Wtedy możesz nie wiedzieć. Ale no kurde no. Symulowanie stanów logicznych obwodowych.
elementem oznaczonym numerem na schemacie blokowym karty graficznej, ramrom znaków. Zawiera matrycę znaków trybu tekstowego. Zmienia sygnał cyfrowy, no raczej nie. ROM RAM znaków. Ja się wolałem upewnić. Nie, że nie wiedziałem, ja się chciałem upewnić, okej? Okay? Należy zrobić wiadomością pocztową od nieznanej osoby zawierającą niepewny załącznik. No to raczej nie pomoże natychmiast go zamknąć, to nie pomoże. On już będzie na kompie. Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć. Tyle w temacie. Zarządzania programami i usługami uruchomionymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystywać program. A ja nie wiem, ja sobie klikam kurde menedżer zadań. Klikam sobie więcej szczegółów i klikam uruchamiane. I tyle. Oj, BIOS mi w 9 sekund startuje. Może będzie szybszy. Autorun? Chociaż nie. .bat to są programy CMD. W sensie, no CMD. W sensie wiersza poleceń. Nie wiem, autoran dajmy. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, to już było oczyszczenie dysku. Rambac? Co? Zapis z live'a będzie, ale nie wiem, czy będzie dźwięk. W sensie to na pewno będzie. Tylko nie wiem, czy dźwięk będzie. A właśnie, bo dzienników już chyba nie ma, prawda? To jest ze schodzenia obecnie do szkoły, skoro nie ma dzienników? Upieta z tego, co były wystawione? Ale co źle zaznaczyłem, o co chodzi? 25 jest na pewno dobrze, bo już je miałem. Dobra, to potrzebuje kartki długopisu. A więc to będę robił dopiero na głównym egzaminie. Tu jeszcze sobie mogę obliczyć w sposób komputerowy. 5, 6, 3. To jest na jaki? Na 16-kowy. U? 173. Dzienniki są do wtorku. To w poniedziałek jeszcze będę. W poniedziałek jeszcze mnie w szkole zobaczycie. Muszę przyjść, żeby dokładnie sobie zapisać, kiedy są egzaminy. Jak będzie... Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeżeli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu. Minut. Zajęć. W sumie dobra, zależy jeszcze jakiej karty graficznej, bo okej, jeżeli to jest karta graficzna. Jeżeli to jest karta sieciowa. Wbudowana w płytę główną,
No dobra, ale jak to jest w sensie karta sieciowa wbudowana w płytę główną, 90 minut, okej. Okay. Nie wiem, ile to trwa normalnie. Jeżeli chodzi o płytę główną wbudowaną. Nie wiem, czy da się ją wymienić jakoś, czy coś, ale jeżeli to jest płytę główną wbudowana, jeżeli da się ją wymienić, okej. Okay. 90 minut może zająć. Ale jeżeli to jest karta sieciowa, że wkładasz ją i wyciągasz, to 90 minut jest przesadzone o jakieś 80 minut. Bo to robisz maksymalnie w 5 minut. Odkręcasz komputer, obudowę, wyciągasz jedną kartę, wrzucasz, wkładasz drugą kartę, zamykasz obudowę, komputer jest gotowy do odbioru. Dobra, 120 plus 40, 160. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji. Po zakończeniu pracy każdego dnia należy po zakończeniu każdego dnia wykonać. Kopię zapasową danych programu. Jeżeli podczas uruchamiania się systemu BIOS firma Award komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że powinieneś sprawdzić dokumentację płyty głównej i zobaczyć, co to oznacza. Dziękuję, do widzenia, idę do następnego pytania. Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu. To? Chyba? Złącze zasilacza ATX 12V służy do zasilania. Chyba. Uciekłbym się po terrorystów. To w sumie pikanie. Będzie długi sygnał i dwa krótkie. Czas się kończy, uciekaj. System Windows XP na komputerze klienckim. Plik host jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania. Nie. Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazwany Trojanem, to spowoduje on wykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika. Tak, ochrona systemu operacyjnego przed działaniem wirusu. Chociaż w sumie te trzy są poprawne. Także to jest chyba test wielokrotnego wyboru. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wynik testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma 2 rdzenie, 4 rdzenie, 5, 6. Core speed. O, cores. 2 rdzenie. Case zużyte kasety od drukarek należy przekazać do Wydziału Ochrony Środowiska, przekazywać firmie utylizującej tego typu odpady, wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi. Nie wiem, ja osobiście do śmietnika wyrzucam. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacyjny w pamięci.
Normalnie bym to zaznaczył, ale w sensie to jest od drukarek, a więc pewnie no... Tak wiem. Przekazać firmie utylizującej tego typu odpady. Tak samo jest z elektroniką. W odpowiednie miejsce zanieść. Przerzutnik jest stabilny, przechowuje bity informacji w pamięci. Nie wiem. SD RAM. Albo DRAM? Albo SRAM. Nie wiem, weźmy to. Weźmy A. A dawno nie było A. B też było. Ale A było w sensie później. W sensie B było wcześniej. Jakie oznaczenia zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej musi posiadać komputer, by mógł być przypuszczony do sprzedaży na terenie Polski? Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowującej nowy laptop do pracy. Montaż baterii, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, włączenie laptopa w instalacji. Włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu, podłączenie do zewnętrznego zasilania. Tak, to się da. Podłączenie zewnętrznego zasilania, włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu. No raczej nie. Podłączenie zewnętrznego zasilania, włączenie laptopa, instalacja systemu. Jak dla mnie to włożenie baterii powinno być na samym końcu, po wyłączeniu laptopa. Niech sobie klient ładuje własnym prądem baterii, a nie ja mu będę ładował w firmie. Blok funkcjonalny RAM DAX na schemacie blokowym przedstawia... Nie wiem. Pff. 80%, 32 punkty, łatwo. Ile to obstawialiście? 40%? 50%? 80%, łatwo. A mówiłeś C grafek. Strzelanie w A było lepsze. A, czyli USB ma 5 giga. A mi i tak się nigdy nie chce zapisywać szybciej niż 200 mega na sekundę. 200 mega to i tak jest rekord. A, użycie sygnału reset do rejestrowania, okej. A, to była ta odpowiedź. Nie miałem pojęcia. Post. Blu-ray. Tak, to jest radiator. To jest na pewno radiator. Taśma barwiąca, zbyt wysoka lub zbyt niska częstotliwość. No dobrze, tylko że trzeba patrzeć też na to, że jest ilość pytań na egzamin E12 też nie jest nieskończona. One się powtarzają. Ich jest określona pula. Także też mi się prawdopodobnie jakieś pytanie powtórzy. A strzelać to ja też będę ogólnie strzelał na głównym egzaminie. Bo na wszystkie odpowiedzi nie będę znał pytania. I pomoc internetowa? Nie użyłem. Internetu ani razu nie użyłem. Raczej jedno pytanie się powtórzy. Zawsze się jakieś pytanie powtarza. Albo jest jakieś bardzo proste dla każdego debila. No na przykład takie. Pytanie dla debila. Tak na praktyce nie, że u nas, tylko w każdej szkole, na każdym egzaminie praktycznie musisz mieć 75%. Nie, że nie na wszystkie będę znał na przykład odpowiedź i będę strzelał. Jak nie będę znał odpowiedzi na pytanie, no to będę strzelał. Jak będę znał odpowiedź na pytanie, to po prostu odpowiem.
Tutaj też trzeba wywnioskować po prostu. Tu trzeba znać angielski. Out of range. No to jest coś nie tak z... W sensie z tym wykresem, w sensie z zasięgiem. Się no... Z częstotliwością. No tutaj też, to też na logikę bierzesz. Blu-ray. Tutaj to trzeba mieć farta. Bo nie mam pojęcia, jak to się w ogóle oblicza. Ani trochę nie wiem, jak to się robi. Tutaj to strzelałem. Tutaj sądziłem, że wiem. Tutaj to wiedziałem. To strzelałem. To wiedziałem. To wiedziałem. To wiedziałem. To też wiedziałem. Tak, bo to jest disk management. Co tu jeszcze jest? No tu chyba można rozpoznać, co to jest. Na rysunku to skaner biometryczny, korzystający do autoryzacji. No raczej nie kształt dłoni, raczej nie rysy twarzy i nie raczej brzmienie głosu. Więc na logikę. Linie papilarne. To tak naprawdę można powiedzieć, że trochę to strzelałem, bo nie byłem pewny tej odpowiedzi. To tu jest standardowo. Tutaj po jednym zdaniu natychmiast po jego zainstalowaniu bez konieczności przeprowadzania ręcznie jego konfiguracji. No to plug and play. Czemu nie brzmienie głosu? A gdzie tu widzisz jakiś mikrofon? I brzmienie głosu? Raczej no skaner biometryczny, brzmienie głosu. Pamiętaj, że brzmienie głosu to można sobie gdzieś nagrać kogoś jak rozmawia. Nagrać sobie kogoś jak rozmawia. I potem bierzesz, odtwarzasz to przy takim skanerze. I się dostajesz do środka. To jest dla debili pytanie. Tego to nie wiedziałem, tu strzelałem. To też jest dla debili. Element oznaczony numer 1 na schemacie blokowym karty graficznej. RAM ROM znaków. Na pewno to nie jest A. Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć. MS config exe. Dobrze wiedzieć. A, bo to w Windowsie 7. Ja nie wiem, nigdy nie używałem 7. I od razu przeskoczyłem z XP-ka na 8. Oczyszczenie dysku, to jest pytanie, które się powtórzyło. Tego nie wiedziałem. To zrobiłem. To jest też łatwe. Chyba zapasowanie danych programu. Tak. Pytania 24. Normalnie? Nie wiedziałem po prostu? Skąd miałem to wiedzieć? Sądziłem, że jak jest tego, usługi uruchamiania wraz ze startem systemu, no to autorun czy coś. No kurde, trafiłem. Dobry strzelec ze mnie. No w sumie tak. Powinienem wziąć to pod exe. Chociaż exe to są pliki, które możesz otworzyć, tak? A pliki, które się automatycznie otwierają, mogą mieć inne jakieś rozszerzenie. Może, nie wiem. Tego nie wiedziałem, tu strzelałem. Tutaj teoretycznie wiedziałem. Nie byłem w 100% pewny. Ale ta odpowiedź mi najbardziej pasowała. O, tutaj też strzeliłem. To też dla debili. Wystarczy znać angielski. Tak, przekazać firmie utylizującej tego typu odpady. Normalnie zostawiłbym to, ale... Ja normalnie wyrzucam normalnie do śmieci. Tylko że ja mam w sumie drukarkę tego, zwykłą atramentową. Także chyba atramentową można. To jest normalna odpowiedź. Tutaj też to trzeba troszeczkę na logikę. Bo raczej nie włożysz baterii, kiedy laptop jest podłączony już do prądu. Laptopa też raczej nie włączysz, jak się nie ma żadnej baterii ani żadnego zasilania.
Ja serio zaznaczyłem C? O Boże. Tak strzelałem, że zaznaczyłem kartę graficzną. Karta graficzna na PCI AGP. Znaczy karty graficzne to są na PCI Express. Ale uzyskany wynik 80%. No dobra, 27,5 dajmy na to, tak? Bo jedno pytanie miałem powtórzone. Czyli 27,5. W sensie, co ja gadam? 77,5. 31 punktów miałem. Liczmy na to, że tamto pytanie odpowiedziałem źle. Jedno pytanie? To masz jedno pytanie. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, które posiada tylko porty USB, należy zainstalować adapter. Nie wiem, ja się na drukarkach nie znam. Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU jest... GPU-Z. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego jest programistą. Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzić, czy sterownik posiada podpis zaufany, a cyfrowy lol. XD. Nośnik optyczny największą pojemność ma Blu-ray. Że do 5 trafionych, czy że ogólnie do 5? Bo jak do 5, to już właśnie wygrałem 3-2. W sensie no, trafię 3-2. A okej, okay. Czyli mam 3-2. Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1.44 kabel 1.44 MB kabel danych zostaje podłączony odwrotnie, to BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków. No na pewno. 4.2. Adware jest oprogramowaniem. Darmowym z dołączonymi reklamami. 5.2. Dziękuję. Jednak chcąc, nie chcąc, nauczyłem się czegoś w tej szkole. Nie uczyłem się nic, a jednak coś potrafię. W sumie może dlatego, że to są przedmioty zawodowe, a nie jakaś grupa matematyka, historia, czy jakiś inny przedmiot, który mi nigdy w życiu nie będzie potrzebny, bo nigdy w życiu nie będę zajmował się matematyką, ani żadną fizyką, historią, ani chemią. Nie, nie, chemii nie miałem. Teraz w drugiej klasie. O, prawie tylko dzień live'a. O, to było. Rom. To też już było. Atapa. Narzędzie jeszcze pracy systemu Windows służy do kompresji oraz dekompresji plików. Nie wiem. A no właśnie nie. Jaki ma związek programowanie z informatyką?
co ma funkcję na przykład if z informatyką. Z informatyką ma dużo, ale z matematyką. Co ma if do informatyki? Na pewno mi nie będą funkcje żadne trygonometryczne potrzebne do z matematyki, do programowania. Matematyka i programowanie nie ma nic wspólnego ze sobą. Co ma niby wspólnego matematyka i w sensie matematyka i programowanie? Ja matmy potrafię, ale no nie potrafię figur geometrycznych ani trygonometrii. Z całą resztą sobie radzę. No dobra, ale na przykład figury geometryczne. Co mają figury geometryczne do programowania? Bo raczej do programowania stron internetowych nie są mi potrzebne figury geometryczne i wzory na jakieś trójkąty i inne rzeczy. No okej, w obu używam logiki, no spoko, ale raczej żeby obliczyć pole trójkąta, to nie potrzebuję do programowania obliczania pola trójkąta. Ani do obliczania pola koła, ani innych tego typu rzeczy. Jak będę programował gry, to będę robił kuźwa same kwadraty i prostokąty. Bo na to znam wzór. Na kwadrat to jest A razy A, a na trójkąt to jest A razy B. I mamy pole. To się na prostokąt. Tak, nie na trójkąt, tylko na prostokąt. Na kwadrat i na prostokąt znam wzór. A razy A i A razy B. W sumie kwadrat można obliczyć dwoma wzorami, bo można obliczyć tego wzorem A razy A i A razy B. No właśnie, a więc osoby, które chcą się uczyć geometrii i tych całych wszystkich rzeczy, to się powinny tego uczyć, a osoby, które nie chcą się tego uczyć, to się nie powinny uczyć. Byłoby najlepiej. Ile komórek można zaadresować bezpośrednio w 64-bitowym procesorze, który ma 32-bitową szynę? O, nie wiem. Chciałem to zaznaczyć. Na samym początku, jak zobaczyłem, co chciałem to zaznaczyć, ale stwierdziłem, że nie wiem, może to? No to u nas Straszak nauczyciel od matematyki powiedział, że musicie się tego nauczyć, bo to będzie na maturze. A jak ktoś do matury nie przystępuje, mają gdzieś? To co? To się uczyć nie musi? Nawet nie ma zamiaru podchodzić do matury? W dokumentacji technicznej procesora oznacza to, że menadżer zadań systemu Windows będzie pokazywał historię użycia dla... Nie wiem, zobaczyłem, że tu jest off core tego, w sensie off core 4, w sensie, że 4. Tak, grafek chce do Poznania się przeprowadzić. Z racji tego, że w Poznaniu jest wszystko. W sensie tam sklepy mają wszystko na sklepie, nie trzeba niczego zamawiać i czekać 2-3 dni. Tylko idziesz do sklepu i to bierzesz z półki. A na tym zadupiu tutaj to idę do sklepu i takie, nie ma. To wrócę do domu i sobie zamówię, poczekam 3 dni. Potrzebuję czegoś od razu, ale muszę czekać 3 dni, na przykład taka Avermedia. W RTV w Poznaniu jest ich 10. W Gorzowie 0. Karty graficzne, procesory, mikrofony, wszystko jest w Poznaniu. W Gorzowie nie ma nic. Najbliższe miejsce to jest Poznań.
Gorzowie nie ma nic dobrego. To jest zadupie, nie miasto. Dlatego jak najszybciej stąd uciec. Kończę szkołę, 2 lata pracuję gdzieś i potem uciekam do Poznania. Chyba, że będę miał w Gorzowie bardzo dobrze płatną pracę. 10 na rękę i okej. Okay. To tam bez różnicy. Patrząc na Poznań, jaki jest dobry, a patrząc na Gorzów, jaki jest dobry, no to w Gorzowie nie widzę nic dobrego. A w Poznaniu jest wszystko, czego potrzebuję do szczęścia. Jest zaawansowana informatyka, w sensie potrzebują dużej ilości programistów, a w Gorzowie nie potrzebują nikogo. W Gorzowie nie ma zapotrzebowania w ogóle na pracowników, jeżeli chodzi o informatykę. Nawet nie obliczałem tego. Po prostu zobaczyłem. Nie. Dobra, prawie 2 godziny live'a. Do zobaczenia. Może jutro. Ile będę miał w co grać. Czy mam w co grać? No nie mam co grać, grafek. Skończyłbym live'a już, bo co ja mam grać? A to jest on? Zobaczymy, czy odpiszę. For Honor? Nie chce mi się samemu grać For Honor. Drugie karty są do tej gry. No coś śmieszasz, o tę grę dostałem za darmo. Ach, K-Mailer taki kochany. O, mam do sprzedania rzeczy. 3 centy, 3 centy, 3 centy, 3 centy, 3 centy. A mi nie odpisuje. Nie lubi mnie. Uplay. Ta właśnie, to kiedy mamy tego E12? W sensie, o której godzinie? O kurde, zaraz będzie miał więcej zabójstw niż zgonów. Fuck yeah. Na ten kabel idzie. Thank you.
A właśnie chcę się dowiedzieć, nie idąc do szkoły. Bo w poniedziałek miałem zamiar ruszyć do pracy. Jak ja mam iść do roboty, skoro będę iść do szkoły? To idę cię. A, ja muszę zmienić tytuł. No dawno cię nie było. For Honor. No mówię coś o pracy, no bo będę szedł do roboty na wakacje. No jakiś nowy mikrofon, trzeba sobie zarobić nowy mikrofon i gry do PS-a. To jest grafek. No w sumie tak, bo Meowa też już nie ma. Przynajmniej jednego raka mniej na czacie. Nie żebym obrażał go czy coś, ale no. Patrząc na jego zachowanie, jaki był kiedyś, jaki jest obecnie, w sensie jaki był, no to lepiej, że sobie poszedł. A Meow wkurzał dużą ilość osób. Meow wkurzał też Mortka, zaczął wkurzać mnie. Dużą ilość osób wkurzał. I że nawet lepiej, że sobie poszedł. Przynajmniej mi nie truje dupy cały czas o Life is Strange. Też nie ma raka na czacie, bo cały czas jakieś komendy głupie wypisywał i tworzył. Czemu miałeś gips? Co ci się stało? Ręka, noga? Oj, poleciał. A ręce nie są od tego, żeby na nich stać, tylko nogi są od tego. Trzy tygodnie to i tak krótko. Ach, chciałem zrobić. Wiedzieć, Rupita. Porobili nas. To najgorzej. A co ty chcesz pisać pod koniec roku szkolnego, no? Ćwiczyć na WF-ie. Nie ćwiczenie, najlepsza rzecz, jaka się może tylko przydarzyć. A nie ma!
frajer. Chodź tam! Jak dla mnie to jest głupie, że bez kondycji też można sparować. Sprawdziane to nie problem. Zawsze może jakiegoś tego, coś głupa jakiegoś przepalić czy coś. No co jest? Pusyperze. Nie, że Kubun lepszy, tylko po prostu... No... No wow, zabił jedną osobę więcej ode mnie. Lepszy. O, kolor pomidor. No spoko. Nie chcę... To mi nie zwiększa ataku. A póki co lepszy. No mnie ten samuraj kurde wszystko bił. Nic mi nie mogło wejść w niego. To jest też głupie, że jak gościu nie ma kondycji, to nie może odeprzeć mojej przełamania gardy. Jak to jest możliwe, że gość ledwo co stoi, a przełamuje moją gardę, no. Ma dosyć życia, a gardę sobie przełamuje jednym kliknięciem. O nie, jeszcze szybki samuraj. Lubię go. Gruby na plecier. Boże, ten nick. Suka bliad 666. Szkoda, że to nie widać, czy oni grają razem. Bo coś czuję, że to są znajomi. Że nie mogę kursu lekko zmieniać podczas mojej szarży. To lecimy. Round 3.
wierzę. Dwa na jeden chcą lecieć. Cześć Litwa, Ark, ale w sensie, że Ark Survived Evolved, tak? Tak? W sensie Survival Evolved. Tak tam się zwie. Jak kupiłem chyba za stówę. Frajerzy. Tylko tutaj grafek zgony jeszcze policz. Jest 4-4, bo Kubon umarł dwa razy. Ja go skrzesiłem. Także jest 4-4, mamy remis. Jest 4-4, bo ja go podniosłem. Normalnie on ma dwa zgony. Kuźwa, jaki level? Co to ma być? Trzeci poziom reputacji. 40 plus gościu ma. Nie, 60 plus gościu ma. Powalony. Dobra, reputacja reputacją, ale gościu ma 60 plus na postaci. 60 level plus. Co za chory człowiek. No gwałt. Poszedł. Oj nie, no co, jak mam z tym walczyć? Przynajmniej jest 5-4. Bo zepchnąłem go, jak, nie wiem jak się wtedy mi się udało go zepchnąć, ale zepchnąłem go. Ło, wow. Serio? Udało mi się go złapać?
Chyba czy mi się uda go zszarżować. Nie, jednak się nie uda. No jak ja będę miał gościa na full HP pokonać. A dobra, to mnie nie muszę pokonywać na full HP. Co idzie? Hallo! Co idzie? Hallo! What the fuck? Co tu się odwijanie pawiło? Bezhonorowe śmiecie. Zemsta! Lecisz! Podnieś mnie! Dobra. 7-6. Round 5. Dawaj dwóch na jednego, Kubon. Skoro oni potrafili walczyć dwóch na jednego na samym początku, to my też możemy. No świetnie. Nie mam jak, kuźwa. Zarwany o drugi punkt honoru. Nie chcę rewanżu. Rewanż jest zawsze samą opcją. No dobra, tylko że mu się zemsta naładowała. Jedyne co musiał zrobić, to czekać aż mu się załaduje zemsta i na zemście rozwalić. Na zemście jest ciężko kogoś zabić, w sensie, żeby kogoś nie zabić na zemście, to jest ciężko. O, gramy na SI. To współczuję ci, Kubon, jak będziesz go na niego jako pierwszy. Czemu mówisz, że przegramy? Tego samuraja jestem w stanie rozwalić. Ja wiem, jak na niego grać. W sensie wiem, jak oni grają. Zacznę tego blokować do momentu, aż mu się stamina nie skończy albo nie zacznie odchodzić. Jak zacznie odchodzić, to wtedy muszę go atakować. Tak, wiem o tym, grafek. O kurde. Co to jest? Fajne jest to, że bot potrafi idealnie odprowadzać moje wszystkie gardy.
Ale ty bigos. Dobrze, ja już ma nick. Nie, to jest co, a spoko się gra. Mam więcej zabójstw niż zgonów obecnie. Także już coraz lepszy wynik mam. Kubon, błagam cię, nie przegraj na tego bota. No, ładnie, rozwaliłeś. Victory! No gdyby nie to dentysta, że gramy 2 na 2, to bym mógł pograć, ale... Bo ja zaraz przegram z tym botem. No jak to jest zrobione? No what the fuck? Przecież ja powinienem móc go odepchnąć chociaż. No chociaż odepchnąć, nic więcej. Idealnie sobie tego bota ustawiłem nad skarpą, żeby go odepchnąć. Bo boty są bezmyślne i stoją nad tą skarpą zamiast gdzieś uciekać. Potacja, drugi poziom. A dużo punktów, żeby postać zmodyfikować. A egzekucje można wybrać inne. Znaczy egzekucje są też inne rodzaje, bo widziałem, że może mogę sobie wybrać podczas personalizacji postaci egzekucje. Czy musiałbym zobaczyć, czy mam jakieś inne egzekucje dostępne, bo ta egzekucja już mi się znudziła, bo tak często widzę, tak często wykonuję. Będziemy się nawzajem szarżować? Tak, ale on mnie trafił, ja go nie, nie wiem czemu. Wyjdę z Jupita i umarłem. A jednak nie. W razie czego tu uważaj na walce z nim, bo on szarżuje.
do mnie pisze. No dobrze, a mnie wiem, że Daniel ma brata, heh. Warto wiedzieć. Do czego mi to przydatne? Nie wiem, ale... Zrobione, że to mnie cały czas ubija, nie mogę temu nic zrobić. Pierwszy.